Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie czerwcowym w sercu Jezusa. Dzisiaj kolejne wezwanie z litanii. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. I fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. I ten fragment z Ewangelii według świętego Jana. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Moi drodzy, z tego najświętszego serca Pana Jezusa wypływają dla Ciebie, dla mnie, zbawienne łaski. I to jest to, że to nasze ludzkie serce zapełnia się stopniowo łaska po łasce. I to, co jest niesamowite, że w każdej chwili Pan Bóg przychodzi do Ciebie ze swoją łaską. To jest tak zwana łaska chwili. O tym pisała święta siostra Faustyna. Inna łaska była przed chwilą, inna jest teraz, a zupełnie inna i nowa i niepowtarzalna będzie za chwilę. Jeżeli nie otworzysz się na tę łaskę, która jest teraz, ona już przepadnie i nie wróci. Ta, która będzie za chwilę, będzie na ten czas tego momentu, ale już będzie zupełnie inna. I tak jak mamy szklankę i łapiemy krople, no to to, co już poleciało na ziemię, to już przepadło, a to, co spadnie, to możemy uchwycić. Dlatego łap każdą łaskę. Z Jego pełności otrzymaliśmy łaskę po łasce. I tym, co nas szczególnie otwiera na tę łaskę chwili, jest życie w innym stanie, który też nazywamy tym terminem łaska uświęcająca, czyli w pojednaniu z Panem Bogiem. Do tego zachęcam, abyś systematycznie korzystał z sakramentów, sakramentu pokuty i pojednania, abyś nie odkładała, nie odkładał spowiedzi świętej, żebyś żyła w łasce uświęcającej, a przez to otrzymywał z pełni Bożego serca, z pełni Bożej miłości. Oto dzisiaj módlmy się o tę otwartość na te dary, którymi Pan Jezus pragnie ubogacać naszą codzienność. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro i na nabożeństwo czerwcowe, i na ucztę przed śniadaniem, i na modlitwę Wróć. Także, moi drodzy, zachęcam, jest jeszcze kilka miejsc na pielgrzymkę, czy tak naprawdę rekolekcję w drodze śladami świętego Pawła Apostoła do Grecji. Tam będziemy rozważali Boże Słowo, Dzieje Apostolskie, listy Pawłowe w tych miejscach, w których był apostoł narodów. Jest to szczególne przeżycie tego czasu, tych rekolekcji pielgrzymkowych ze Słowem Bożym. Serdecznie zapraszam. Zapisy pod numerem telefonu 504-189-508. Można sobie ten filmik powtórzyć i do tego numeru telefonu wrócić. Za chwilę będzie modlitwa litanią, na którą serdecznie zapraszam. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do jutra. Christe, usue.
Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa,
spokojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zel żywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, włócznią przebite. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale,
Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.